Teraz pokażę wam inowrocławskie rozdwojenie jaźni. Oto chodnik wzdłuż domków jednorodzinnych na ulicy Niepodległości. Ten sam chodnik z drugiej strony. Jak widać, dopuszczony jest tu ruch rowerowy. Jednak spytacie się, co robią samochody na tym chodniku? Odpowiadam. Otóż one sobie po tym chodniku jeżdżą. A nawet na nim parkują. Gdyż jakiś niezdecydowany znakolog nie wie, czy to jest jezdnia, czy to jest chodnik. Więc stworzył z ulicy Niepodległości dwa wjazdy na ten chodnik i pozwolił tam jeździć samochodom. Przypominam, na ulicy Niepodległości wolno jeździć 50 km na godzinę, czyli rozumiem, że po tym chodniku również. Panie znakologu, nie można być dla wszystkich dobrym, przynajmniej nie tym sposobem. Kto właściwie ma tam pierwszeństwo, pieszy czy pojazd? W końcu to jest jezdnia czy chodnik? Przecież samochód, który tędy wjedzie, porusza się wzdłuż chodnika, co jest prawnie zakazane. A przecież rozwiązanie sytuacji jest bardzo proste, chociażby tak jak we Wrocławku. Sytuacja bardzo podobna. Pieszojezdnia między drogą główną a posesjami, na której wprowadzono strefę zamieszkania. I wiadomo, kto tu jest najważniejszy. Pieszy, ale pojazd może do posesji dojechać. A parkowanie przed domkami jednorodzinnymi też łatwo rozwiązać.